specjalnie dla Państwa dzisiaj i specjalnie dla Diamond Club zrobi pokaz siły. Chcę twierdzić, że niewiele tu osób, które podniosłyby część tego, co podniesie za chwilę Tomek. Wyobraźcie sobie Państwo, że tytułów, które ma na swoim koncie, no właściwie nie ma końca, ja chciałabym wymienić trzy. W zeszłym roku był wicemistrzem Polski Strongmanów, w tym roku mistrzem Polski Strongmanów i wicemistrzem Europy. Bardzo proszę o brawa dla niego. Tak dla Was to bezpieczeństwa na to dziś brawa. Tomek ma 130 cm w klatce piersiowej, 55 cm w bicepsie. Innych rozmiarów nie znam, ale myślę, że wiele pań chciałoby poznać. Zobaczycie go za chwilę. Zachęcam Was do tego, żebyśmy wyszli i bili mu gromkie brawa, bo to będzie pokaz wielkich sił. Zapraszam też na jego stronę internetową www.tomekkowal.team. Tam można się dowiedzieć więcej o tym, jak on ćwiczy, gdzie ćwiczy, kogo wspiera, albo ewentualnie jak wesprzeć jego. Prawdziwa siła. No to co? Zaczynamy od pokazu siły. Przed Państwem Tomasz Kowal. Cześć Tomek. To ja idę na... Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak już mnie Ola przedstawiła, nazywam się Tomek Kowal, jestem aktualnym wicemistrzem Europy. Przyjechałem do Was z Krynicy Zdrój, także niedaleko stąd w sumie. No i dzisiaj zaprezentuję Wam trzy takie podstawowe konkurencje Strongmana. Dodatkowo będą konkursy dla publiczności, dla panów, dla pań. Postaram się fajnie Wam to dzisiaj pokazać i przez tą godzinkę czasu jakoś fajnie urozmaicić ten niedzielny, popołudniowy dzień, słoneczny. Będzie fajna zabawa, także zachęcam. Są fajne nagrody do wygrania, podkoszulki, kalendarze z moimi autografami, z moimi zdjęciami. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Moi drodzy, kolejną konkurencją, taką bardzo standardową, gdziekolwiek jeździmy, czy zarówno na Puchary Polski, czy na Puchary Świata, to jest zawsze martwy ciąg i ten martwy ciąg różnie to wygląda. Raz jest na Axel Gryfie, raz jest na tradycyjnej sztandze, ale najczęściej ostatnio podnosimy właśnie takie samochody i wygrywa oczywiście osoba, która najwięcej podniesie taki samochód i to są różne samochody. Dzisiaj taki mi tutaj zaoferowali, więc zmierzymy się z nim. Zobaczymy, mam nadzieję, wszystko będzie dobrze. No i co? Zapraszam do oglądania. Przed nami gość specjalny, Szwajc z Twierdzy Przemyśl, że oddajemy honory, ja oddaję mikrofon. Fortu Blaski, Fortu Cieni, oto Szwajc jest na antenie. Proszę Państwa, też mam zaszczyt brać udział w tych strongmanskich poczynaniach, które tutaj Państwo widziało, tylko że ja przeciągałem dwa samochody takie plastikowe na sznurku i zająłem pierwsze miejsce. Więcej chętnych nie było, proszę Państwa. A teraz powstań. Dokumenty do kontroli, proszę. Nie mam.
Co to znaczy nie mam? U nas nie ma takowych rzeczy. Nie mam, zapomniałem, dokumenty mają być. Zrozumiano? Zrozumiano. Idę do lochu? Nie, do lochu nie, u nas lochów nie ma, tylko w kajdanki do kontroli osobistej, ale zrobimy to inaczej. Proszę Państwa, ta Pani otrzyma ode mnie przepustkę na czasowe przebywanie twierdzy Przemyśl, prawda? I tam proszę wpisać swoje dane osobowe, nazwisko, imię, grupę krwi, proszę bardzo. O, tak jak widać, przepustka jest wydana za zgodą dobrego wojaka Szwajka. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, to nie wszyscy takowe rzeczy otrzymują od Szwajka. Ta Pani dostanie ode mnie certyfikat. Że na żółtym papierze, proszę Państwa, to nie świadczy o pewnych rzeczach, prawda, ale drukarnia nie ma innego koloru. To nie są żółte papiery. Certyfikat ważny z dokumentem tożsamości. Dowództwo CK Twierdzy Przemysł zaświadcza, że żołnierz legitymujący się niniejszym certyfikatem zaliczył szkolenie bojowe i nadaje się do służby liniowej w CK Armii. Wydano za zgodą dobrego wojaka Szwajka. Certyfikat upoważnia do korzystania z wszelkich latrun Twierdzy Przemysł za darmo, ale papier toaletowy trzeba mieć swój. Zrozumiano? Dobrze. Tak, ja też dziękuję i ku chwale Franciszka Józefa. I mikrofon, proszę Państwa, daję tej pani, prawda? Jeszcze jedna rzecz. Proszę zwiedzać twierdzę Przemyśl. Dziękuję bardzo. Czuję się zaszczycona. Brawa dla Szwajka. Fantastycznie, że mamy taki udział. Nie, proszę jeszcze za tą chwilę zostać, ale chcę Państwa bardzo zachęcić do zwiedzania twierdzy Przemyśl, bo jeżeli my nie będziemy wspierać takich miejsc, one po prostu znikną z powierzchni ziemi w którymś momencie, bo to miejsca historyczne, które wymagają szczególnej troski. Drodzy Państwo, tutaj za nami, tutaj za mną właściwie, ci fantastyczni mężczyźni reprezentują zespół Mister Polak, proszę bardzo. Brawa dla nich. A teraz zapraszam Was do poruszania nogą i wsparcia muzyków na scenie, którzy grają na żywo, bo to wcale nie jest w ostatnich czasach takie częste. Oglądamy wiele koncertów, mam nadzieję, że Państwo chodzicie na koncerty, bo to jest najwspanialsze przeżycie, ale to, co oglądamy często w telewizji, jest bardzo dalekie od muzyki na żywo, a dzisiaj ci panowie przyjechali, będą grać serio specjalnie dla Was. Proszę o brawa. Okay.